Filip Niwet i Kamil Heller zdominowali rywalizację w 14. rajdzie Gdańsk Baltic Cup. Ich Skoda Fabia R5 była najszybsza na 9 z 10 rozegranych odcinków specjalnych. Niwet przez cały rajd kontrolował sytuację i wygrał go z przewagą 52,3 sekundy nad drugą załogą. Z Trójmiasta wyjeżdża jako pewny lider klasyfikacji generalnej mistrzostw. No jestem bardzo szczęśliwy, bo wygraliśmy 9 na 10 odcinków, a takie nazwiska jak właśnie Butrilat, Bufier, sami na B, nie? I cała reszta czołówki polskiej została dzisiaj znokautowana, szczególnie tego drugiego dnia. 9 na 10 wygranych odcinków, jeden oddany tylko pół sekundy, wygrany Power Stage, wzięte 28 punktów, czyli więcej się nie dało. Drugi raz z rzędu, mamy ich 56 i to jest bardzo, bardzo komfortowa sytuacja w klasyfikacji generalnej mistrzostw Polski. Drugie miejsce zajęli Litwini, Dominika z Butfilas i Renata z Wajtkiewiczius w Skodzie Fabii R5. Przez dwa dni ustrzegli się błędów i nie przestraszyli się wracającego na polskie OS-y Briana Buffier. To był bardzo fajny rajd dla nas. Ja myślę, że to był fajny rajd dla kibiców też. Widziałem dużo kibiców na trasach. To jest niesamowity, fajny samochód. Skoda R5 na szucie, mój pierwszy rajd. No. Coraz pojechaliśmy szybciej. Podium zamknął trzykrotny mistrz Polski, Brian Buffier, pilotowany przez Gilberta Dini. Francuz był dla wielu kibiców faworytem imprezy, ale jadąc z Fordem Fiesta Proto nie był w stanie nawiązać równej walki z Fabiami R5. Very good result. Bardzo dobry wynik. Dawno takiego auta nie było na podium, więc to miejsce jest bardzo dobre. Jestem zadowolony, kręciliśmy dobre czasy. Raz wygraliśmy, poza tym mieliśmy dużo drugich miejsc. W tych warunkach to dobry wynik. Za podium 3 Fiesty R5. Na 4. miejscu Jarosław Kołtun i Ireneusz Pleskot. Na 5. Tomasz Kasperczyk i Damian Syty, a na 6. Zbigniew Gabryś i Artur Natkaniec. 7. miejsce to kolejna załoga Fabii R5, Marcin Gagacki i Marcin Bilski. Nie byli oni w stanie powalczyć z czołówką, ale zostali nagrodzeni specjalną nagrodą publiczności za widowiskową jazdę. 8. załoga rajdu to Oleksowicz-Sadowski. Na 9. Topolewski Drachan. A 10. zamyka sensacyjny zwycięzca Ośki, Kacper Wróblewski, pilotowany przez Łukasza Sitka. Kierowca Peugeota 208 debiutował na szutrze, ale mimo tego był najszybszym zawodnikiem w aucie przednionapędowym. Dzisiaj naprawdę się ciężko jechało, bo nie było dużej przewagi, a też nie mogliśmy sobie pozwolić, żeby cisnąć, żeby nic nie uszkodzić, nawet na drugim odcinku w pierwszej pętli. Straciliśmy delikatną wylotkę, ale dosłownie kosmetyczną. Zresztą na ramieniu, ale udało się, jestem mega szczęśliwy. Przez cały rajd dopisywała piękna, słoneczna pogoda. W niedzielę na odcinku Szemut można było oglądać rywalizację z wygodnej strefy kibica. Finał imprezy w widowiskowym i symbolicznym miejscu pod Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Kolejna runda Intercars rajdowych samochodowych mistrzostw Polski w sierpniu w Rzeszowie.